No i nadszedł ten wielki dzień mojego występu na koncercie Karuzela Gna. I jak widzicie, w całym mieście wisiały plakaty z moim nazwiskiem, co było dosyć abstrakcyjne. I tutaj widać, jestem mocno zestresowana, ale jednocześnie podekscytowana. I wchodzimy właśnie do budynku, w którym odbywa się koncert. Zabieram Was ze sobą w tę przygodę. Miejsce po drodze i schodzimy tak jakby do... Tu jestem w swojej garderobie. Słuchajcie, dostałam serio garderobę. Wow. Postanowiłam chociaż kawałek Wam nagrać. Jestem zestresowana dosyć mocno, ale miałam już dwie próby, więc jest lepiej. Wiadomo, i tak będzie ta adrenalinka i stres, ale co ma być, to będzie. Oddaję to teraz w ręce losowi. Tyle, co mogłam, to zrobiłam. Dam z siebie 100% i swoje emocje. Myślę, że to jest najważniejsze. Trochę mnie przytłacza to całe, że to jest taki sztab ludzi, który to organizuje i takie duże przedsięwzięcie. Czuję, jakbym trochę nie była jeszcze na tym etapie, żeby występować w takim miejscu, ale skoro występuję, to znaczy, że jestem, tak? Ktoś mnie docenił i chciał tutaj, więc ja to bardzo doceniam i nie mogę tak myśleć. Mam taki syndrom takiej mniejszości, nie wiem jak to nazwać. Taki syndrom po prostu, że sobie tak... Że myślę czasami, że na coś nie zasługuję. Ale tak, jestem na koncercie, dostałam plakietkę i zaczynam się szykować. Tak, proces przygotowywania w toku, włosy zrobione, czas na make-up. Wszystko trzeba było robić dosyć sprawnie, jak widać. Nie wiem, co mam jeszcze mówić. Trochę dziwnie się nagrywa voiceover do swojego filmu, ale chciałam bardzo spróbować. I mamy, proszę Państwa, efekt końcowy. Dress code był właśnie taki cekinowo-czarny, bo wszyscy inni muzycy też byli tak ubrani. Także tak właśnie wyglądałam. Pierwszym występie i ja nie spodziewałam się, że będę miała taką piękną zapowiedź. Powiedzieli o mnie takie miłe słowa, że się wzruszyłam i przez całą piosenkę trzymałam to wzruszenie po prostu i na koniec się popłakałam też przez to, że dostałam taką reakcję od publiczności i Boże, no nie wiem, to było takie piękne uczucie, takie emocje, mimo że ogromny stres, to czułam takie połączenie, takie, że jestem na odpowiednim miejscu. To ja właśnie dzisiaj. Duże emocje, ale wiecie, to było moje marzenie tam zaśpiewać. I wyszło naprawdę dobrze. No, nie, może nie idealnie przez te emocje, ale prawdziwie. Wyszły emocje takie, jakie czułam i jestem z siebie naprawdę dumna. I to jest piękny dzień. A tyle. Rodowita Porujanka, Julia Kiciska w utworze Edmunda Fettinga, Nim wstanie dzień. Powitajmy ją gromkimi brawami. Wyszedł jeszcze lepiej niż pierwszy. Bo przy pierwszym, wiecie, jeszcze byłam taka mocno zestresowana. Przy drugim oczywiście też, ale już byłam pewniejsza. I mi się wydaje, że było widać bardziej tą pewność na scenie. Więc w tej drugiej już zaśpiewałam praktycznie tak, jak chciałam tę piosenkę, więc jestem bardzo zadowolona. 2 hours later.
jesteś na wizji. Ja się tylko wściekam, żeby się pachnieć. A która jest godzina? A sobie tak po 7 rano. Niech leżą, podzwonisz, kto tu siedział? Kogo? Po imprezie pojechałyśmy do Sandry i tutaj możecie zobaczyć, jaki świetny garaż ma jej tata. Prowadzi właśnie takie miejsce, w którym z tego, co zrozumiałam, jakby składa i przerabia i tak dalej motory. Wow, widać naprawdę włożoną pasję i serce. No i pora wrócić do rzeczywistości. Koniec tych szalonych przygód. Wracam do domu. Chciałam wam powiedzieć moje wrażenia po całym koncercie na tle prania. To jest taki artystyczna instalacja. W każdym razie no ogólnie to jestem bardzo zadowolona. Tak jak wam mówiłam wcześniej, drugi występ wyszedł mi lepiej niż pierwszy, bo już czułam się pewniej, widziałam, że ludzie dobrze reagują i już wiedziałam, jak to jest zaśpiewać przed tymi wszystkimi ludźmi, bo na próbie to jednak wiecie, to trochę co innego. Poza tym próbę miałam w dzień koncertu, więc to i tak dużo stresu było dla mnie. Więc cieszę się, że poszło dobrze, że nie zapomniałam tekstu, bo tego się najbardziej obawiałam, szczerze mówiąc, jakbym tam nagle ustała i zacięła się, byłaby tragedia. Ale udało się nie. Reakcje wszystkich moich członków rodziny, znajomych i w ogóle obcych ludzi po koncercie świetne, naprawdę. Jestem tak wzruszona, jak wszyscy komentują, bo dodałam na Instagrama i na Facebooka właśnie ten występ. Te wszystkie miłe komentarze, to jest no, po prostu się robi ciepło na sercu, bo ja zawsze miałam ten problem, że bałam się oceny innych, bałam się tak wychodzić przed szereg z czymś, mimo że chciałam, że czułam, że mam coś tam do zaoferowania światu w artystycznym obszarze, to gdzieś tam zatrzymywała mnie ta obawa przed oceną, ogromna, taka chorobliwa wręcz. I ciekawe, że to się tak u mnie połączyło. Te dwie rzeczy, ale wychodzę ze swojej strefy komfortu coraz bardziej, uczę się obycia ze sceną, odwagi na niej i po prostu się cieszę. Teraz mam czas na ogarnianie różnych innych rzeczy po koncercie, ale to wspomnienie zostanie ze mną no, do końca życia, myślę, bo to taki jeden z ważniejszych dni i jedno z ważniejszych marzeń dla mnie na ten moment spełnione, także cieszę się bardzo. Wróciłam też z zakupów, głównie w Action, rozpakowuję, tam są jakieś akurat pierdoły, ale pokażę wam te ciekawe rzeczy. Kupiłam sobie coś, o czym zawsze marzyłam, czyli to jest taki domek do składania, taki DIY. To są różne elementy z jakichś kartonów, papierów, plastiku, nie wiem czego jeszcze. I to jest akurat kwieciarnia i te wszystkie elementy po prostu razem składacie, sklejacie. Tu kwiatki różne trzeba zrobić i na koniec to jeszcze świeci. Czy to nie jest po prostu jakiś mega bajer? Ja ostatnio mam taką fazę na, wiecie, takie ręczne robótki i myślę, że fajnie będzie sobie tak posiedzieć jesienią właśnie przy kakałku i podłubać przy tym. Dalej. O Jezus Maria. Kupiłam sobie jeszcze trochę płócien, bo malowanie mi się spodobało. Tu są te gadżety do właśnie klejenia tego domku, nóż i taka mata i klej. I jeszcze kupiłam sobie taki zestaw, słuchajcie, fajny, jak za dzieciaka po prostu, za dzieciaka, jak w dzieciństwie. Taki zestaw do robienia biżuterii, luxury, oh yeah. Bardzo fajne kolorki, różne tutaj takie ozdoby. No i będę robić to, jeszcze nawet dokupiłam sobie specjalnie żyłkę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam przynajmniej zapewniony czas na jesienne, długie wieczory. A tutaj to, jak jeszcze jesteście ciekawi, to kupiłam sobie to akurat w Kiku, takie wazony, podobają mi się takie wyglądające po prostu jak butelki, takie malutkie. Takie pudełeczko, tam są takie piękne rzeczy czasami, że aż jestem w szoku. W Action właśnie takie wygląda,
na takie zrobione ręcznie, no na pewno nie jest, ale takie bardzo klimatyczne i tutaj na pewno coś tam sobie schowam. Tu kupiłam globus, który nie wiem, czy zostawię, czy oddam, ale chyba zostawię. Też był, kosztował, nie wiem, 8 zł, czy coś takiego, słuchajcie. Taki, nie wiem, pasuje mi się tutaj w klimat. Ja lubię mieć takie pierdoły, naprawdę. Tutaj też taka miseczka z drzewa mango, chyba tu włożę moje kamienie różne. No i tutaj do łazienki sobie kupiłam takie organizacyjne rzeczy, tutaj takie szufladki, tu sobie schowam kosmetyki po prostu i tutaj obok coś postawię to i myślę, że to będzie taki fajny zestaw. Nareszcie sobie tam ogarnę to, bo moje kosmetyki to się walają wszędzie. Także takie małe, acz ciekawe zakupy. O, tutaj jeszcze najważniejszy, mój domek. I będę wam update'ować, jak mi idzie z tym artystycznym bałaganem. Chciałam wam jeszcze powiedzieć kilka słów o imprezie urodzinowej u Sandry, bo jak mogliście zobaczyć na nagraniach tego samego dnia, co był koncert, ja dojechałam na imprezę urodzinową w remizie. Nigdy nie byłam na takiej, ale właśnie Sandra taką zorganizowała i było mega. To jest w ogóle zupełnie inny klimat niż domówka, niż w klubie, to już w ogóle. Mega dużo ludzi fajnych poznałam, fajna muza i to była w ogóle impreza przebierana. Ludzie poprzebierali się za lata 60, 80, 90 i wcześniej w ogóle różne były przebrania, piżamy, wszystko. Także było kolorowo, fajnie, wesoło i no to była chyba jedna z lepszych imprez, na jakich byłam. Tak mi się wydaje, a tam byli wszyscy młodsi, więc trochę się obawiałam, bo tak około 20-letni, ale nie, jakoś tego nie wyczułam za bardzo. Było bardzo fajnie, ja się w ogóle spóźniłam niestety, no bo przez ten koncert to ja byłam parę godzin później, niż się zaczęło. I było to odczuwalne na początku, ale potem się szybko wdrożyłam. Graliśmy w beer ponga, krzesełka, w ogóle wszystko tam się działo. Także mega. Skończyłyśmy imprezę z Sandrą. Wyjechałyśmy chyba po 7:00. Bo ja byłam do końca, bo u niej spałam. Więc no, wybawiłam się za wszystkie czasy. Następnego dnia mnie tak nogi bolały. Byłam tak padnięta, że masakra. Ale w dzień imprezy było super. To już koniec tego vloga. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy taka forma jest dla was w ogóle interesująca. A kolejne filmy to będą już materiały z mojej podróży do Włoch, także stay tuned i do zobaczenia.